Siemano moi drodzy, w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak jedna prosta rzecz, jeden prosty zakup zmienił totalnie moje zdjęcia i otworzył totalnie nową drogę na fotografię. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest, oglądajcie do końca, zostawcie na samym początku łapkę w górę, subskrypcję, 6000 do końca roku, wbijamy, musimy to wbić. No i co, ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Okej, a więc przedmiotem, który chcę wam pokazać, to jak pewnie wiecie już albo się domyślacie, jest to lampa błyskowa. Naprawdę, to był mój jeden z lepszych zakupów do tej pory. Ja wam powiem w ogóle skąd się wzięło to, że ja kupiłam lampę błyskową. Ja w ogóle byłam sceptycznie zawsze nastawiona do takich oświetleń błyskowych. Nie wiem, jakoś totalnie do mnie to nie podchodziło. W sensie nigdy nie sądziłam, że kupię kiedykolwiek lampę błyskową. Stało się to. I był to jeden z moich lepszych zakupów, ponieważ naprawdę taką lampą możemy uzyskać niezły efekt. Więc ja wam może powiem, co to jest za lampa. Jest to lampa od firmy Yangnuo. Jest to Speedlight YN685. Taka lampka właśnie się prezentuje. Tutaj ma sobie takie przyciski. Z tej strony prezentuje się tak. Wiem, że jest identyczny oryginał Canona tej lampy, ale jest on droższy. I ogólnie ja kupiłam tą lampę używaną za naprawdę 300 zł bodajże. Do tego mam jeszcze wyzwalacz. On się może mi przydać, już mi się przydał parę razy, żeby móc z ręki po prostu zrobić zdjęcie i nie musieć mieć przyczepionej tej lampy na aparat. I teraz dlaczego ja wam mówię, żebyście kupowali tą lampę? Ponieważ według mnie szeroki kąt zdjęcia w dzień z lampą błyskową i jeszcze do tego taki jeden gadżet, który można kupić na Allegro za jakieś 15 zł. Jest to taki dyfuzor do lampy błyskowej. To według mnie jest kombo idealne, naprawdę. W sensie możemy tym uzyskać naprawdę kozackie efekty i przydaje się to często do sesji modowej, takiej fashion, street, wiecie o co chodzi? Moim zdaniem naprawdę mega. Lampa sama w sobie jest prosta w obsłudze. Jedyne co, to ja nie wiem jak ją wyciszyć, czy ją się da wyciszyć. Jest trochę głośna, bo co chwilę jakoś pika. Nie wiem, dajcie mi znać jak ją wyciszyć. Ja się nie znam, więc jak wiecie jak wyciszyć tą lampę, to dajcie poradnik. Ona jest tutaj na baterie, akumulatory. Ja mam wsadzoną obecnie baterię. Muszę sobie kupić te akumulatory. To ja czas tak pikać, nie? Bo już mam dwie kreski i powiem wam, że to się dosyć szybko rozładowywuje. To jest minus. Ale słabe baterie mam po prostu. Akumulatory tutaj by się przydały. No i będę musiała takie zakupić. A więc co się zmieniło w moich zdjęciach? Więc dotychczas po prostu zawsze używałam światła stałego. Były to, wiadomo, takie lampy RGB, jakieś takie małe panele, ewentualnie jakieś żarówki RGB, wiecie, ze światłem. I po prostu chciałam uzyskać taki efekt bardziej jak na planach filmowych. Lecz teraz to się zmieniło i odkryłam mega fajny sposób na to, żeby zrobić takie zdjęcie z takim analogowym vibe'em, wiecie, takich starych zdjęć. I to jest proste. Używamy takiej lampy błyskowej. Do tego nakładamy obiektyw szerokokątny. Powiem wam, że zrobiłam, wiecie, jakim obiektywem zdjęcia ostatnio? Tym obiektywem. Jest to obiektyw kitowy do M50. I tutaj według mnie światło nie gra roli, ponieważ no słabe ma światło ten obiektyw, nie powiem. Ogniskowe jest tutaj 15-45 mm, więc według mnie mega fajnie. 15 mm się tutaj sprawdziło. No i światło mamy 3.5, więc jest dosyć ciemny. Ale właśnie tym jest ta zagwozdka, że tutaj nie musimy mieć jasnego obiektywu. Możemy nawet dać przesłonę 11-16 i zrobić takie zdjęcie. Ponieważ właśnie wtedy ma ono taki fajny klimacik. Pierwsze co, to właśnie przysłona, żeby była przymknięta. Szeroki kąt, lampa błyskowa, dyfuzor do lampy, ponieważ on daje efekt takiego zmiękczenia na twarzy. I według mnie zdjęcie idealnie. Bardzo ciekawym efektem jest właśnie robienie zdjęć z lampą błyskową w dzień. Może to fajnie wyjść, jeżeli dobrze złapiemy tutaj światło. Ale również w nocy, tak jak ja tutaj miałam na sesji, ostatnio robiłam. Wyszły one naprawdę bardzo fajnie. Ciekawym takim elementem były te LEDy w tle, które właśnie dawały jeszcze lepszy klimacik na tym zdjęciu, więc według mnie tutaj wszystko idealnie ze sobą grało. Będę musiała jeszcze przetestować sesję w skoku i wiem, że to się da i po prostu, nie wiem, jakoś z jakiegoś murka ktoś będzie skakał, to ja wtedy zdjęcie fotkę
i zobaczymy, jak to wyjdzie. Próbowałam jeszcze zrobić zdjęcia z moim psem. Wyszły one naprawdę ciekawie. Były właśnie one robione kitem na 15 mm z przymkniętą przysłoną. Będziecie mieć dokładne parametry właśnie tutaj. Dajcie znać, co sądzicie. Było ciężko, bo pies się dosyć przemieszczał, że tak to ujmę. Dałam radę właśnie zrobić te zdjęcia. Był to jeden z lepszych zakupów właśnie w moim fotograficznym życiu. A więc nie żałuję tego zakupu, tym bardziej, że kupiłam tą lampę używaną i naprawdę wiele zaoszczędziłam. Więc kupujcie używany sprzęt, ponieważ możecie oszczędzić naprawdę dużo hajsu, a będziecie mieć tak naprawdę taki sam sprzęt, jakbyście kupili nowy. Jeszcze z dodatkiem filtrów na obiektyw, ja obecnie mam nowy filtr od marki PrismLens FX i mega fajny efekt robi właśnie ten filtr, bo to jest filtr gwiazdkowy i on na, wiadomo, punkty światła jakieś robi taki efekt gwiazdek. Już miałam przyjemność go testować i mega fajnie, więc tutaj mamy kolejne właśnie rzeczy, które odkryłam w swoim fotograficznym życiu w przeciągu paru tygodni. Więc teraz zajmę się właśnie jakąś taką fotografią mody, właśnie co mnie tak zaczęło jarać i ze szerokim kątem. Zamierzam w planach jeszcze kupić jakiegoś fisheye, ale ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe z moim body, w sensie M50, ponieważ jest to APS-C. No i kurczę pieczone, i tak jak kupię szeroki kąt, no to i tak on nie będzie szeroki aż tak, jak ja bym chciała uzyskać. Dlatego właśnie coraz częściej przeszkadza mi mała M50 w tym, że to nie jest pełna klatka. I coraz bardziej korci mnie po prostu sprzedać cały sprzęt i kupić pełną klatkę. Lecz nie wiem jaką, bo jeszcze nie mam aż... Jakby nie chcę kupić czegoś, żeby potem musieć to sprzedawać i kupować już taki sprzęt końcowy. Już chcę kupić sobie ten idealny aparat i już go nie wymieniać. Może nie do końca życia, ale przez dobre parę lat. No i to tyle z moich, że tak powiem, odkryć tego miesiąca. Co otworzyło mi nową drogę, nowy styl, jakby... Może nie nowy styl, ale... Jakby uzupełnienie, bardziej ciekawe zdjęcia niż były, bo cały czas robiłam podobne i teraz po prostu lampa błyskowa dała mi możliwość jakby udoskonalenia tych zdjęć i jakiś inny efekt totalnie uzyskać. Dajcie znać, co jeszcze mogłabym zakupić ciekawego do mojego aparatu, piszcie w komentarzach po prostu. Zapraszam na Instagrama, tam są wszystkie moje prace, no i ja się z tobą żegnam, siema, no do następnego.